Około 4 po południu mieszkający pod lasem Stanisław S. usłyszał przeciągłe wycie. Odgłos zbliżał się. To nie było złudzenie foniczne. Jego żona też słyszała ten dźwięk. Idź, zobacz, może jakiś wypadek, powiedziała. Rzeczywiście, ktoś mógł się zranić piłą przy wycince drzewa na opał. Stanisław S. ubrał się ciepło, wziął latarkę i poszedł sprawdzić. Wydawało mu się, że to nie człowiek wył. Bardziej zdziczały pies albo lis. Choć zaczął się marzec, zima nie odpuszczała. Zaśnieżona leśna droga odcinała się od czerni drzew i stalowo-szarego nieba, na którym nie było widać gwiazd. Stanisław S. uważnie rozglądał się wokoło, ale nie dostrzegał nic niepokojącego. Lodowaty wiatr smagał go w twarz. Już miał wracać do domu, kiedy... Naraz w kępie zarośli za skarpą, kilkadziesiąt metrów od domu, coś się poruszyło. Po chwili wyskoczyło, coś dużego, kosmatego, jakiś czarny kołtun. Stanisław S. zobaczył, że żona stoi na drodze, a to coś wielkimi susami zaczęło pędzić wprost na nią. Krzyknął, żeby brała nogi za pas. I w tym samym momencie poznałem go. Zawołałem po imieniu, ale nie zareagował. Żona zeszła mu z drogi, mówił później mężczyzna. Kosmaty zrobił koło i zawrócił na skarpę. Stanął, wzniósł ręce ku niebu i znowu wył. Potem kręcił się pod oknami domu. Stasiu, nogi trzeba poobcinać, powiedział nieoczekiwanie do gospodarza i pobiegł dalej. Kilka dni później, 14 marca 1996 roku, godzina 15:30, anonimowy telefon na policję. W słuchawce niewyraźny, poddenerwowany głos starszej kobiety. Przyjeżdżajcie, we wsi coś złego się dzieje. Jaka miejscowość? Padła nazwa małej wsi w powiecie Opole Lubelskie. A dokładnie co się dzieje? Spytał dyżurny z komendy powiatowej. Różne rzeczy, proszę pana. Z piłą gania, straszy, że pozabija, może już zabił. Dużo by gadać przez telefon. Przyjeżdżajcie, to sami zobaczycie. Ale kto tak straszy? Kobieta nie odpowiedziała, rozłączyła się. Policjant zerknął w grafik. Kogo by tu wysłać do tej wioski? Okej, pod Kazimierzem Dolnym kręci się patrol drogówki. Jak się sprężą, za kwadrans będą na miejscu. Niech sobie chłopaki odetchną świeżym powietrzem i rozprostują nogi. Przyjąłem, jedziemy. W tonie głosu nadkomisarza próżno było szukać entuzjazmu. Od rana sypał śnieg. Policyjny polonez średnio radził sobie w trudnych warunkach pogodowych na wiejskiej drodze. Przydałoby się coś z napędem na cztery koła. Cóż, pomarzyć nic nie kosztuje. Dom był duży, z gankiem. Czerwona blachodachówka, na podwórzu obórka, kurnik, warsztat na narzędzia. Schludnie i czysto. Zapukali do drzwi. Przez 3 albo 4 minuty nie było żadnej reakcji. Już mieli iść, kiedy zaskrzypiało okienko na strychu. Wyjrzał młody mężczyzna. Długie blond włosy związane w kucyk, niebieskie oczy, twarz, cherubina. Dzień dobry, panowie do mnie? Dzień dobry. Jesteśmy z Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim. Oto nasze legitymacje. Chcielibyśmy się widzieć z właścicielem posesji, panem Czesławem C. Jestem jego synem. Nazywam się Tomasz C. Już schodzę. Przepraszam, ale karmiłem gołębie i nie słyszałem pukania. Ubrany był w kufajkę i robocze spodnie. Na odzieży widniały ptasie pióra. Spytali, gdzie ojciec? Nie ma. A matka? Też nie ma. A kiedy będą? Z tym będzie kłopot. Jakby to powiedzieć, nigdy już ich nie będzie, bo nie żyją. Co takiego? No, są martwi. A co się stało? Panowie pozwolą. Chłopak po chwili namysłu zaprowadził policjantów na tyły posesji. Za ogrodem pod płotem leżały 3 zwinięte w rulony dywany. Tomasz C. kolejno je odwinął. Oczom funkcjonariuszy ukazały się zwłoki 3 osób. Mężczyzny i kobiety w średnim wieku oraz młodej dziewczyny. Cała 3 miała zmasakrowane głowy. Widniała zakrzepła krew. W pewnej chwili ręka martwej dziewczyny wysunęła się spod przykrycia. Ściskała w dłoni kosmyk włosów. Miał taki sam blond odcień jak włosy Tomasza C. To moi rodzice, a to moja starsza siostra Marzena, poinformował chłopak. Zamordowałem ich.
Po tym oświadczeniu mężczyzna został skuty kajdankami. Następnie policjanci spytali go, dlaczego to zrobił i pozbawił życia członków najbliższej rodziny. Tomasz C. patrzył w nieokreślony punkt, po czym powiedział: pytają panowie o motyw? Cóż, dużo by o tym mówić. No ale dlaczego? O co poszło? Całe życie mi dokuczali. Musiałem. Autopsja przeprowadzona w dniu 18 marca w Zakładzie Medycyny Sądowej w Lublinie wykazała u zamordowanych ciężkie obrażenia czaszek. Rany powstały w wyniku dotkliwych uderzeń zadanych gołymi rękami i ciężkimi roboczymi butami. Zgon całej trójki nastąpił 13 marca 1996 roku, przypuszczalnie w godzinach popołudniowych. Byli zamożnymi gospodarzami. Ludzie ich szanowali i podziwiali za zaradność i żyłkę do interesów. Czesław i Krystyna C. mieli dwoje dzieci. 22-letnia Marzena kończyła studia w Lublinie, 2 lata młodszy Tomasz pomagał ojcu w pracach rolniczych. W opinii wsi był dziwnym chłopakiem. Nie miał żadnych kolegów, nie interesował się dziewczynami. Lubił tylko zwierzęta, najbardziej gołębie, które hodował na strychu. Chodził także do lasu łapać lisy, sarny, bażanty i jastrzębie. Nie robił im krzywdy, bo oglądał je tylko, po czym wypuszczał. Tak ogólnie grzeczny i uprzejmy. Do mszy służył jako ministrant, gdy był młodszy. Pracowity, pomagał ludziom w polu. Tylko tymi zwierzętami za bardzo się interesował, ale w sumie nie można o nim nic złego powiedzieć. Scharakteryzowali go mieszkańcy miejscowości. W nocy z 13 na 14 marca na mróz skoczyło ciśnienie. Ludzie wrażliwi na zmiany pogody mieli problemy ze snem. Urszule K. bolała głowa, parę razy się budziła, słyszała dziwne odgłosy, rumor, bieganinę, przesuwanie jakichś ciężkich przedmiotów lub sprzętów. Wydawało jej się, że dobiegają z sąsiedniej posesji, którą zajmowała rodzina C. Wstałam i podeszłam do okna, żeby zobaczyć, co się u nich dzieje, ale światła były pogaszone, wyglądało na to, że jest spokój. Może tylko wiatr tak hałasował. Nazajutrz pomyślałam, że to wszystko mi się śniło, powiedziała Urszula K. Rano wydoiła krowę i pojechała z mlekiem do punktu skupu. Zlewnia nie była jeszcze czynna. Parę osób czekało w kolejce. Nie było wśród nich Czesława C. ani nikogo z jego rodziny, co trochę ludzi dziwiło. Czesiek i Krystyna mieli kilkanaście krów i zawsze przyjeżdżali najwcześniej do skupu. Ludzie mówili, że w ostatnich tygodniach Tomek przeżywał kryzys. Podobno z ojcem się kłócił. Staremu nie podobało się, że syn tak dużo czasu poświęca gołębiom i przez to zaniedbuje pracę w gospodarstwie. Chłopak był markotny. Dnie spędzał chodząc po lesie albo oglądając filmy na wideo. Nasilały się jego dziwactwa. Zaczepiał dzieci, które szły do szkoły, wyskakiwał zza krzaków na drogę i krzyczał: pomóżcie, pomóżcie. Nic złego im nie robił, ale trochę się go bały. Gdy uciekały, zaczynał wyć albo szczekać jak pies. Po wsi krążyły inne straszne opowieści. Nieopodal domu C rósł duży świerk. Podobno z dolnej części pnia kora została zdrapana pazurami. Niektórzy uważali, że nie zrobiło tego zwierzę, ponieważ wokół drzewa nie było śladów łap. Do miejscowego nauczyciela przychodziły dziewczynki ze szkoły i pożyczały encyklopedię. Szukały czegoś o wilkołakach, przejrzały książkę i zdaje się, że coś z niej wynotowały, po czym podziękowały i poszły. Czesław C. wpadał w złość, ilekroć docierały do niego krążące po wsi plotki o synu. Odgrażał się, że rozprawi się z każdym, kto będzie robił z Tomka wariata albo wilkołaka. Zapewniał, że chłopak jest zupełnie normalny. Ma dziwne upodobania, to prawda, ale nie trzeba się go bać, bo nikomu nie zrobi nic złego. Lepiej byście spojrzeli na siebie, zamykał gadłomusta. Jednak plotki nie ustawały. 14 marca 1996 roku, przed południem. Skup mleka w zlewni w pobliskiej wsi. Rolnicy wymieniają pełne bańki na puste, przeliczają należność i śpieszą do domu. W pewnym momencie na drodze pojawia się konny wóz. Gna jak szalony. Gospodarze poznają własność Czesława C., ale to chyba nie on prowadzi. Zawsze jeździ wolno. Rzeczywiście to nie on, lecz jego syn. Gdy zdał mleko, jeden z gospodarzy spytał go, czy ojciec sprzeda mu świnie. Słyszeliśmy jego odpowiedź.
Stwierdził, że nie będzie żadnych świń. A kiedy tamten rolnik spytał dlaczego, co się stało, młodyce powiedział, że teraz on rządzi, a nie ojciec. Opowiadali właściciele zlewni. Chcecie wiedzieć, co się stało? Zwrócił się po chwili do ludzi w kolejce. Wybiłem ich wszystkich. Ojca, matkę i Joaśkę. Leżą martwi. Pod płotem ich zostawiłem i przykryłem ciała dywanami, bo taki ziąb. Udzieliwszy wyjaśnień, zabrał puste bańki i odjechał. Nigdy nie myślał, że mówi serio. Uważano, że znowu coś się z nim porobiło. Ale jakiś cień niepokoju i obawy pozostał. Tak powiedzieć o najbliższych osobach? Urszula K., ta sama, która miała problemy ze snem, poszła do sklepu po chleb. Ktoś opowiadał, że Tomek mówił w zlewni mleka, że wytłukł rodzinę. Drgnęła. Przypomniała sobie dziwne nocne hałasy i szmery, które, jak jej się zdawało, dobiegały z posesji sąsiadów. Teraz była już tego pewna. Gdy wracała z pieczywem, coś ją tknęło, żeby zajrzeć do nich na podwórko. Otworzyła furtkę. Czesiek, Krysia, krzyknęła w kierunku uchylonego mieszkania. Odpowiedziała cisza. No to wracam, pomyślała. Gdy zrobiła krok w stronę wyjścia, naraz coś zaskrzypiało. Odwróciła się i zobaczyła w drzwiach do warsztatu Tomasza C. Trzymał w rękach piłę spalinową. Najwyraźniej w ogóle mnie nie zauważył. Zawył i pobiegł z piłą na tyły domu. Boże, jak on wyglądał, jak jakiś kosmaty stwór. Umazany krwią, cały w pierzu, oczy dziko wystrzelone. Coś do siebie mruczał, marszczył brwi i kręcił głową. To był straszny widok, opowiadała z przejęciem. Bała się wrócić do siebie. Jedną posesję od drugiej oddzielał drewniany płot. Pokonać taką przeszkodę nic trudnego, a ona w domu sama, nikt by jej nie obronił. Udała się do znajomej. Kiedy ciężko dysząc opowiadała sąsiadce, co przed chwilą widziała, naraz za oknem rozległ się przeraźliwy ryk. Serce podeszło kobietom do gardła. Struchlałe wyszły na ganek i wyjrzały przez okno. Drogą przebiegł Tomek z włączoną piłą mechaniczną. Zanim przyjechała po niego policja, szukał kilku osób. Wykrzykiwał, że ma z nimi do pogadania. Podchodził do okien. Przeciągłe wycie i zawodzenie piły niosły się echem po całej wsi. Ludzie uciekali w popłochu i zamykali drzwi na wszystkie zamki. Po zatrzymaniu Tomasz C. zachowywał się spokojnie. W trakcie przesłuchania w prokuraturze rejonowej w Opolu Lubelskim w dniu 18 marca 1996 roku udzielił rzeczowych wyjaśnień. O zabójstwie rodziców i siostry mówił takim tonem, jakby relacjonował przebieg z randki z dziewczyną. Bardzo kochałem rodziców. Byłem zżyty z siostrą. Lubiłem, jak Marzenka przyjeżdżała i była w domu kilka dni. Nigdy nie kłóciliśmy się. Nie pamiętam takich przypadków. W środę, 13 marca, udaliśmy się do notariusza w Opolu Lubelskim, ponieważ sąsiadka przepisała na mnie kawałek łąki. Cieszyłem się, że będę miał coś na własność. Coś, co tylko do mnie należy. Do domu wróciliśmy wczesnym popołudniem. Siedli do obiadu i wtedy zaczęli się sprzeczać. Oni wszyscy, cała trójka, powiedzieli, że wszystko, co robię, robię źle. Źle pracuję, źle doję krowy, źle karmię gołębie. Wszystko źle, wszystko nie tak. Pomyślałem, że strasznie mi dokuczają. Doszło do scysji. Ojciec zerwał się z krzesła. Chyba chciał mnie bić, ale byłem szybszy i uderzyłem go pierwszy pięścią w twarz. Mocno mu przywaliłem, aż upadł i krew mu poszła. Myślałem, że zabiłem go tym jednym ciosem. Żona i córka pochyliły się i próbowały go cucić. Były odwrócone tyłem do Tomasza. Doskoczył i zaczął je tłuc bez opamiętania. Początkowo broniły się. W trakcie szamotaniny Marzena C. wyrwała bratu kosmyk włosów. Gdy upadły, kopał je po głowach. Biłem mamę i siostrę tak długo, dopóki charczały na podłodze. Jak przestały, skończyłem. To w zasadzie wszystko. Nie chciał, żeby zwłoki leżały w mieszkaniu. Przeniósł je do ogrodu pod płot. Jak był mały, lubił się w tym miejscu bawić. Przykrył ciała dywanami, które wyniósł z domu. Przecież zmarłym należy się szacunek, a poza tym zimno było, śnieg sypał. Zrobił sobie kolację i ją zjadł z apetytem. Oglądał telewizję, potem wydoił krowy i wrócił do domu. Miał jeszcze obejrzeć film na wideo, ale odechciało mu się. Położył się, ale nie mógł usnąć. Bardzo wiało.
Wstawał, zaglądał do warsztatu, gdzie przestawiał przedmioty i narzędzia. Raz tylko poszedł do ogrodu popatrzeć na ciała rodziców i siostry. Rano nikt go nie obudził, więc zaspał. Zjadł pośpiesznie śniadanie i pojechał z mlekiem do skupu. Gdy powiedziałem znajomym, że zamordowałem tatę, mamę i Marzenkę, ogarnęło mnie dziwne uczucie. Z jednej strony poczułem się wolny, mogłem wreszcie robić co chciałem i lubiłem. I to mnie cieszyło, ale wyczuwałem też jakiś chaos, opowiadał prokuratorowi. On był w środku, w mojej głowie. Dlatego zacząłem biegać po wsi, żeby pozbyć się tego zamętu, bo to było nie do wytrzymania. Podobno włączyłem piłę i z nią biegałem. To było głupie, mogłem przecież zrobić krzywdę sobie albo innym. No cóż, trochę poszalałem, jak to się mówi. Stan podniecenia trwał kilkadziesiąt minut. Przypomniał sobie, że musi nakarmić gołębie. Wrócił do domu, trochę się umył, ogarnął i poszedł na strych. Zasiedziałem się u moich ptaszków. Ja tak mam. Jak z nimi jestem, zapominam o całym świecie. Potem przyjechali panowie policjanci i zabrali mnie do Opola. Nic mu nie wiadomo, że chodził po lesie i wył. Nikogo nie zaczepiał. Usłyszał, że niektórzy gadali na niego, ale ludzie lubią zmyślać. Nie można wierzyć we wszystko, co mówią. Decyzją Sądu Okręgowego w Lublinie podejrzany trafił do szpitala psychiatrycznego na kilkumiesięczną obserwację. Biegli stwierdzili, że Tomasz C. w czasie popełnianych bójstw nie był świadomy tego, co czyni i nie może za to odpowiadać karnie. Śledztwo umorzono. Posądny został bezterminowo umieszczony w zakładzie zamkniętym. Bezterminowo nie znaczy dożywotnio. To nie jest wyrok sądu. Pobyt takich pacjentów jak Tomasz C. w zamkniętym zakładzie zależy od postępów w leczeniu. Jeśli stan zdrowia osoby umieszczonej przymusowo w szpitalu psychiatrycznym pozwala rokować, że poza ośrodkiem nie będzie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych, można rozważyć zwolnienie z dalszego pobytu. Ostateczną decyzję w takich sprawach podejmuje sąd po zapoznaniu się z opinią biegłych psychiatrów. Możliwym wyjaśnieniem dziwnego zachowania Tomasza C. było zdarzenie, do którego doszło kilka tygodni przed tragedią, która rozegrała się w jego domu. W lesie we Wnyki złapał się lis. Chłopak, dowiedziawszy się o tym, chciał go zobaczyć. Poszedł do lasu, odnalazł zwierzę. Myślał, że lis jest martwy, balon żył. Rzucił się na Tomasza, ugryzł go w rękę. Pokąsanie brzydko wyglądało. Chłopak skarżył się na ból. Sąsiedzi radzili Czesławowi C. pojechać z synem do lekarza. Lis mógł być wściekły. W poprzednich latach było wśród leśnych zwierząt sporo przypadków tej choroby. Ale stary C. nie miał czasu. Po kilku dniach powiedział, że rana syna prawidłowo się wygoiła. To wszystko na dziś, moi drodzy. Tekst do dzisiejszego odcinka opracował Mariusz Gadomski, który, uwaga, już niedługo zaprezentuje nam swoje najnowsze dzieło, ponieważ już niebawem premiera jego najnowszej książki w stylu retro. Oczywiście was o tym poinformuję, a może nawet zrobimy jakiś fajny konkurs. Trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu na kanale Strefa Mroku.